Cześć Wam! Nazywam się Marta Maliszewska, jestem trenerką i dietetyczką. W telewizji Pokolenia będę prowadzić dla Was program Chwila dla Zdrowia, w którym zadbam o Waszą sprawność. Do zobaczenia! Cześć, witam Was w kolejnym odcinku poświęconym stabilizacji i koordynacji ruchowej. Dzisiaj z Ewą pokażę Wam ćwiczenie pozycji leżącej. Chciałabym, Ewa, żebyś teraz podniosła nogi do góry, zgięte w kącie 90 stopni. Super. Pamiętaj, żeby kolana były w dystansie, czyli staramy się nie zbliżać kolan do siebie. Okej, super. Teraz, Ewa, podnieś ramiona w górę. Świetnie. A czujesz napięcie brzucha w tej pozycji? Tak. Super. A pamiętajcie, jeżeli robicie tę pozycję, żeby nie wciskać na siłę odcinka lędźwiowego w matę, pamiętając o pozycji neutralnej, tak? Czyli pamiętamy o tym naszym lekkim uśmiechu na plecach. Z tej pozycji nogi się nie poruszają. Postaramy się teraz zrobić ruch ramieniem za głowę. Tak? Czyli prawe ramię porusza się jak najniżej w dół. Świetnie. I wracamy do pozycji wyjściowej. Pamiętasz, Ewa, o napięciu brzucha. Kolana już trochę Ci odjechały. Chcemy tutaj kąt prosty. Drugie ramię pracuje. Tak. Teraz wspomnę jeszcze o oddechu, czyli wróć, Ewa. Staraj się zrobić wdech, a z wydechem opuszczasz ramię. Czyli wdech, z wydechem ramię idzie jak najniżej w dół. Cały czas utrzymując napięcie brzucha, poruszasz ramieniem. I lewe ramię. Okej. Super. I teraz zróbmy sobie chwilę przerwy, bo na pewno Ewa już poczuła mięśnie brzucha. Opuść ramiona i chwilę odpocznij. Teraz pokażę Wam to samo ćwiczenie, ale w trochę innej wersji. Czyli Ewa, teraz poproszę Cię, żebyś jeszcze raz uniosła nogi w górę. W kącie prostym i cały czas kolana, pamiętamy, są w dystansie. Pięty trochę wyżej. Super. Pamiętając oczywiście o ustawieniu miednicy w pozycji neutralnej, o napięciu dolnego brzucha, teraz Ewa, powoli opuścisz nogę w dół. Wybrana noga. Świetnie. I wracasz do pozycji wyjściowej. Świetnie. Teraz druga noga. Pamiętasz, Ewa, o oddechu, tak? Czyli starasz się zrobić najpierw wdech, a z wydechem opuszczasz nogę w dół. Czujesz, jak pracuje brzuch? Tak. Świetnie. Ok, jeszcze raz prawa. Dół. Wracasz. I lewa. Ok, i wystarczy. Teraz chwila przerwy, czyli opuść nogi w dół. Oba te ćwiczenia, zarówno kiedy ruszamy ramionami i kiedy poruszamy nogami, polecam zrobić w 8 do 10 powtórzeń, oczywiście na każdą z kończyn. Jeżeli mamy więcej siły, to robimy te ćwiczenia w 2 seriach. Teraz zaprezentujemy Wam z Ewą 3 wersję tego ćwiczenia. Będzie to wersja najtrudniejsza, która będzie kształtowała nie tylko naszą stabilizację, ale też i koordynację ruchową. Zobaczymy, jak Ewa sobie poradzi z tym ćwiczeniem. Teraz poproszę, Ewa, żebyś uniosła nogi do kąta prostego, tak jak wcześniej. Świetnie. Nie zapominasz o ustawieniu kolan względem siebie i też chciałabym, żebyście pamiętali o tym, że kolan nie łączymy. Stopy patrzą nam na kolana. Świetnie. W tej pozycji już powinniście czuć napięcie brzucha. Ewa, czujesz? Tak. Świetnie. Teraz poproszę Cię, żebyś uniosła ramiona, tak jak wcześniej. Świetnie. No i teraz zaczynają się schody, bo spróbujemy skoordynować nasze prawe ramię z lewą nogą. Tak? Czyli kiedy poruszamy prawym ramieniem i lewą nogą, drugie ramię zostaje bez ruchu i noga też. Uwaga, startujemy wdech i z wydechem, Ewa, prawe ramię, lewa noga w dół. Tak, ok, ale prawa noga zostaje w górze, tak? Jeszcze raz powtórz na tą samą stronę, dobrze? Wróć. I jeszcze raz, czyli prawe ramię, lewa noga. Śmiało, ruch. Tak, świetnie. I wracasz do pozycji wyjściowej. I teraz wyzwanie, druga strona. Tylko ramię się nie porusza prawe, zostaw ramię w górze. O, właśnie. Śmiało.
Jeżeli to ćwiczenie okaże się dla Was za trudne, wracacie do pierwszej albo drugiej wersji. Jak widać, Ewa jeszcze pracuje nad koordynacją, ale to będzie dla niej zadanie domowe. Jeżeli czujecie się dobrze w tym ćwiczeniu, powtórzcie je na każdą ze stron po 8 razy. To ćwiczenie pozwoli Wam poczuć się pewniejszymi siebie w trakcie codziennych czynności. Dziękuję wszystkim, mam nadzieję, że ćwiczyliście z nami i mam nadzieję też, że nie sprawiło Wam problemu wykonanie pierwszego i drugiego ćwiczenia i doszliście z nami do trzeciego. Oglądajcie nas w kolejnym odcinku poświęconym stabilizacji i koordynacji ruchowej. Do zobaczenia!